Witaj, Odysie. Cieszę się, że tutaj znów znalazłeś się i masz rację, ta pani faktycznie, że jest bardzo dziwna z tą kondycją. Ale trzeba przyznać, że tamte pokolenia były na lepszych ziemniakach wychowane niż my. Ja jeszcze się załapywałem na te ziemniaki, ale nie wiem, w jakim ty jesteś wieku. Ale te, które są dzisiaj, no może w związku z tym, że jest kryzys, to są bardziej prawdziwe, ale jak jeszcze wejdzie, wiesz, to GMO, to będzie o rany, co za pyszność. No więc już w ogóle nie. Słuchaj, nic nie będzie podżerało tego ziemniaka. To będzie najczystszy ziemniak, jaki będzie istniał. I nasza forma też będzie bardzo czysta. Tak troszeczkę jak... No, zresztą nie cóż. Ale wiesz co, słuchaj, zobacz tą Japonkę, tam, która się nie starzeje, to też jest dobry numer. Wiecznie młoda. Są takie anomalie. Weź zwróć uwagę, że to jest świat. Ja pamiętam, kiedy jeszcze w dawnych czasach pokazywano z Gruzji takie filmy i tam pokazywano tak tatusia, synusia, potem jego syna, potem jeszcze jego syna, jeszcze jego syna. I go się tak pytano. No więc jak oni mieli po 20 lat, a on tak miał 100 ileś lat, no i taka hierarchia stała ich tam. No i każdy był w niezłej kondycji, tylko każdy miał inny typ wąsa. I tak jest, słuchaj. Wiesz jak to jest, anomalia istnieje, no wszędzie. Zresztą ostatnio nawet jest taka reklamówka tak z tymi takimi tam panami, którzy tańczą i tańczą taki ten nowoczesny taniec, który w ogóle pozbawiony jest przyciągania ziemskiemu, bo to się tańczy jakoś tak na łapkę. Zresztą to bardzo jest podobne do właściwie to, zaraz jak to się nazywa, ta walka capoeira, do capoeiry. Zresztą ja spotkałem po raz pierwszy z capoeirą się w Wiedniu, słuchaj, to było niewiarygodne. Ja patrz, po pierwsze tłum stał, tłumek taki, niedużo, tam było ze 100 osób. I nagle nie wiadomo skąd wyskakiwał chłopak, w formie takiego śrubokręta, wiesz, się kręcił i przelatywał po prostu na tak wysoko na 3 osoby. I jak się przyglądam, ktoś wyrzuca, o co tu chodzi, cyrk? No i podszedłem tam, no i oni tam stali z tymi bębenkami i tam śpiewali to capoeira, to wszystko na tych instrumentach takich puszkowych też tam wygrywali. I okazało się, że oni walczą, oni tańczą. Ja byłem po prostu zafascynowany tym. Ja tam stałem chyba z półtorej godziny i tam oni cudownie się poruszali. Ale później przez przypadek spotkałem, chodzi mi tutaj, to byli Argentyńczycy, którzy ćwiczyli capoeirę. I powiem ci, że to były osoby starsze ode mnie. I byłem też zaskoczony ich sprawnością, niesamowitą. A najciekawsze, że oni, wiesz, poruszali się, czy w ogóle byli tak wygimnastykowani jak koty. Po prostu jak koty. Wiesz, raczej to było podobne do tej pumy chyba takiej. I zresztą... no co to ukrywać? Każdy sport doprowadza do pewnego takiego, tylko kiedy jest nieprzesadzony. I wiesz, też ja przyglądam się bardzo tej chi. Widziałem tutaj akurat w Galerii Łódzkiej pokaz tai chi pana z Pabianic. I on miał chyba z 80 parę lat. Ruchy. I niedaleko szukając mojej żony i ciocia ćwiczy tai chi w wieku 78 lat. Pokazała, jak się nogę trzyma w powietrzu, będąc na paluszkę i podniosła tak nóżkę, że
i do mojego teścia, który notabene jest młodszy o 2 lata, mówi: no i co, potrafisz? Było wspaniałe. Wiesz, w tej chwili moja kondycja jest szachisty, ale postaram się, żeby nie doszedł do noblisty, ale i nie do Alfreda Hitchcocka, do tej postaci, ale bardzo cały czas studiuję ten cień, wchodzenie w ten cień. Ale nie wiem jeszcze jak, bo troszeczkę za szczupły, troszeczkę nie wiem, czy z profilu, czy anfas, czy jeszcze jak, ale coś wymyślę. Dziękuję Ci bardzo za obserwację tego mojego tutaj bloga i no i czekam na te Twoje komentarze, Ani. Naprawdę coś pisz. Będzie coś weselej na tym blogu, bo myślałem, że no, nasza... Bo ja zawsze myliłem ze szwoleżerką, a to kawalerzyska ucichła. Trzymaj się, powodzenia i zapraszam Cię tutaj. Do pisania. Cześć. Dzięki wielkie.